Panie profesorze, jest pan znawcą polityki amerykańskiej. W tej chwili Stany Zjednoczone żyją wyścigiem prezydenckim. Wszystko wskazuje na to, że Donald Trump zmierzy się z Hillary Clinton. Jakich rozstrzygnięć możemy się spodziewać? Co podpowiada panu wieloletnie doświadczenie w obserwowaniu amerykańskiej sceny politycznej? No rzeczywiście dziś, kiedy rozmawiamy, a rozmawiamy w sobotę, a we wtorek będziemy już wiedzieli, którzy kandydaci mają wystarczającą liczbę głosów, żeby uzyskać nominację. I wiadomo, już dziś można powiedzieć, że rzeczywiście zamienia demokratów Hillary Clinton i Donald Trump zamienia republikanów. Natomiast kto ma większe szanse zostać prezydentem? Trudno w tej chwili byłoby to powiedzieć, ale gdybym miał ryzykować jakiś zakład o duże pieniądze, których nie mam, to bym jednak postawił na Hillary Clinton. Z tej racji, że ona jest bardziej zrównoważona, bardziej doświadczona. Jako pierwsza dama Ameryki była wysyłana przez męża Clintona, prezydenta, z ważnymi misjami. Była szefem dyplomacji amerykańskiej, była senatorem z dużego stanu Nowy Jork. Jest przede wszystkim również znakomitym prawnikiem. Wiele lat była zawsze na liście 100 najlepszych prawników amerykańskich. Także sądzę, że i w interesie Stanów Zjednoczonych, i w interesie świata, i w tym wypadku w interesie Polski byłaby, żeby ona wygrała. Natomiast muszę powiedzieć, jako autor biografii wszystkich prezydentów, po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych na najwyższe stanowisko ubiega się ktoś, kto ma zero doświadczenia politycznego, nie zna świata, nie zna języków, nie służył wojsku nawet, a doszedł do tak wysoko, że został kandydatem partii republikańskiej.